przebywali razem na tym samym miejscu. Ekscelencjo, stając na progu naszego świętowania, już teraz doświadczamy, że żywe jest Słowo Boże. Oto z woli opatrzności Bożej, która jest natchnieniem czasu piszącego historię, dziś pod płaszczą Pani Krasnodębskiej, obecnej w tytule Oblubienicy Ducha Świętego, wraz z Tobą, Ekscelencjo, jako następcą apostołów, a pierwszym pasterzem naszej diecezji w jubileuszowym 25. roku jej istnienia. W duchowej łączności z obecnym pasterzem Kościoła Zamojsko-Tłumaczowskiego, biskupem Marianem, który łączy się z nami sercem, prosił, gdy do niego telefonowałem o przekazanie wdzięczności za modlitewną solidarność w czasie choroby i zapewnia o wspólnocie ducha w tym dniu. Stajemy wraz z kapłanami, księdzem kanclerzem Michałem, którego bardzo serdecznie witam. Dziękuję, że zaszczycił swoją obecnością naszą uroczystość. Proszę o wspólną modlitwę i przewodniczenie procesji. Księdzem prałatem Romanem, budowniczym tego kościoła. Nic więcej nie trzeba mówić. Wraz z księdzem dziekanem, prałatem Eugeniuszem, naszym ojcem duchowym, moim proboszczem, moim i naszym dziekanem. Wraz z księdzem dyrektorem katolickiego Radia Zamość ma do nas dojechać kapłanami dekanatu, władzami samorządowymi, z panem Kazimierzem Wiernickim, starostą, naszym parafianinem, gospodarzami gminy Krasnochód, panem burmistrzem Kazimierzem i gminy Adamów, panem wójtem Dariuszem, gospodarzami instytucji i zakładów pracy, których witam na ręce panu dyrektor Bożeny. Stajemy do Eucharystii, która sama w sobie jest dziękczynieniem. Dziś, za 10 lat wspólnoty Kościoła, parafii, czyli doświadczenia obecności Chrystusa, który chce zbawić w Kościele, co nas konkretnie dotyka w tej świątyni. Ekscelencjo, w dniu Pięćdziesiątnicy, 10 lat temu, a było to wówczas 27 maja, wraz z pasterzem diecezji, dziś arcybiskupem Wacławem, którego też chcemy objąć wspólnotą tej modlitwy, ksiądz biskup namaszczał ołtarz i mury tej świątyni. Dziś jako młoda wspólnota parafialna prosimy o namaszczenie żywego Kościoła w znak bierzmowania tej młodzieży. Prosimy, by ksiądz biskup tą Eucharystią wypowiedział wszystkie nasze parafialne dziękczynienia i zawierzył nas Matce, która była w Wieczerniku, na dobrą przyszłość. Ksiądz biskup i wszyscy kapłani w tych intencjach sprawujemy mszę świętą. Ksiądz prałat Roman w szczególny sposób modli się za cały zespół architektów, projektantów, wykonawców i darczyńców dzieła tej świątyni, która z woli Bożej opatrzności jako owoc jego ciężkiej pracy stała się dla nas kościołem parafialnym. Przemiły słowa powitania, przystępujmy do sprawowania Najświętszej Ofiary. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, byśmy godnie sprawowali tę Najświętszą Ofiarę w dniu zesłania Ducha Świętego. Spowiadam się Bogu Wszechmocny. Amen.
uświęca swój kościół, ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dar Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. I napełni nasze serca miłością i prawdą, która wszystko zwycięży. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przybywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przybywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumi i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Panfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybyszedł Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kretańczycy i Arabowie, słyszeli ich głoszący w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże.
Thank you.
Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte, złamane przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział mi: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Piękną świątynię, pożyteczną świątynię. Dokona się w niej
sakrament bierzmowania będą też dokonywane inne sakramenty. Jakby równolegle z tym wszystkim, wczoraj w naszej katedrze zamońskiej nasz ksiądz biskup diecezjalny Marian Antoni dokonał święceń kapłańskich. Przybyło nam kilku nowych księży. Właśnie tam w Zamościu wczoraj poświęcony. A my z księdzem prałatem, którego już wspomniałem, parę dni temu byliśmy w Radecznicy, niedaleko stąd, sławnej Radecznicy, żeby z naszymi kolegami sprzed lat 53, a więc więcej niż pół wieku temu, byliśmy w święceniu. Tam u świętego Antoniego podziękować Panu Bogu za te święcenia. 53 lata temu przyjmowaliśmy te święcenia tak, jak ta młodzież dzisiaj wierzchowanie będzie przez moje ręce przyjmować. Myśmy te święcenia przyjęli przez ręce księdza biskupa Piotra Kałuby, ówczesnego biskupa numerskiego. Było nas 20. 7 z nas już jest u Pana Boga. 7 z nas już nie żyje. A przyjmowaliśmy te święcenia w niezwykle ciekawym czasie. W czasie trudnym, ale bardzo ciekawym i także pięknym. To był czas Soboru Watykańskiego II. Czas Ojca Świętego Pawła VI. Mówiono o nas, że jesteśmy księżmi soborowymi. To był także czas Wielkiej Nowenny przed 1300 roku Polski. Myśmy w tamtym roku obchodzili 1050-lecie. A wtedy, jako młodzi księża, świętowaliśmy 1500 roku Polski. Były związane z tym radości, ale były też smutki, bo ówczesna władza nic a nic z tego nie rozumiała. Ówczesna władza tylko się bała Pana Boga i Kościoła. Ale gdyby to był lęk taki, który prowadzi do nawrócenia. Nie, to był lęk, który prowadził, aby wszystko popsuć. A jednak przeżyliśmy. Jednak przeżyliśmy tamte lata, bo przewodzili nam więcej ludzi. Kardynał Wyszyński. 3 lata więzienia najpierw przeszedł. A potem dzielnie prowadził ten nasz kościół w Polsce. Także pod jego przewodem świętowaliśmy 1000-lecie. Było w tym wiele radości, było, jak mówiłem, wiele ból, ale było też zwycięstwo. I Kościół nasz żyje. Minęło pół wieku, już te 3 lata, gdyby liczyli do Pana. Żyje nasz Kościół. Diakon przed chwilą czytał Ewangelię, czeka na swoje święcenia, gdy minie godzina. Za Mością odbyły się święcenia kapłańskie wczoraj, a ja chcę teraz nawiązać do takich święceń, które odbyły się daleko stąd. Teraz w maju, kilkanaście dni temu. Chodzi mi o święcenia kapłańskie Jagiewszyno, rodzony syn naszej Pani Premier. Naszej Pani Premier Beaty Szydło. Rodzony syn, to nie można tak przejść po tego faktu obojętnie. Kiedy ona jest taka tak podana, a tak ładnie prowadzi swoje sprawy, że ona. My musimy przy tych święceniach się chwilę zatrzymać, żebyśmy także z tego wyprowadzili wnioski korzystne dla siebie i pożyteczne dla Kościoła, a także dla Ojczyzny. Mam przed sobą dzisiejszy numer Gościa Niedzielnego. Proszę zobaczyć, gdyby ktoś nie wiedział, jak to wygląda, strona tytułowa. W tym numerze są ładnie opisane te sprawy związane ze święceniami księdza, który, jak powiedziałem, jest synem Beaty i Piotra Szydłów. Tekst tutaj wydrukowany na początku mówi tak. Ksiądz i polityk, takie spotkanie w jednej rodzinie zdarza się. Jednak sytuacja, kiedy premier rządu ma syna kapłana, jak w przypadku premier Beaty Szydłów, taka sytuacja nie ma precedensu. Jaki to ładny przykład, że można pogodzić wiarę katolicką z wielką polityką. Można ładnie rządzić krajem i Panu Bogu się też podobać. Jakie to piękne. Siedzę ja tego
diakona Tymoteusza Szydły odbyły się w Miejscu Białym. Bielsko Biała to takie miasto tam na pograniczu z Czechami. Miasto, które zostało miastem biskupiem razem z naszym Zamościem. Jak my obecnie świętujemy 25-lecie, czyli setny jubileusz naszej diecezji Zamojskiej Lubaczowskiej, tak powiem tam świętuję to samo, gdy chodzi o diecezję wielsko-ziemicką. Jak my mamy w tej nazwie Zamojską Lubaczowską, więc nazwa sprawna, bo różne tereny weszły w skład tej diecezji naszej. Tak tam weszły tereny i Śląska, i Krakowskiego. I żeby wszystkim jakoś dogodzić, pogodzić ambicje, to Ojciec Święty Jan Paweł II kazał go nazwać diecezją bielsko-żywiecką. Bo Bielsko Biała to Śląska, ciągnęło i ciągnie, a Żywiec to już sprawy krakowskie. Ładnie się tam układa w tej diecezji. Wyśmienił się ksiądz biskup Roman Pindę, 13 diakonów na prezbiterów, między nimi tego Tymoteusza Szydłego. Zachował wszelkie obrzędy poświęcenia kościołowego, postanowił nowy ksiądz Tymoteusz odprawić w misję, a więc pierwszą przeświętą w swoim parafialnym kościele. Miejscowość znajduje się na południe od Oświęcimia. Nazywa się Przecieszyn. W tym Przecieszynie jest kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. W tym kościele Tymoteusz Szydło, świeżo wyświęcony ksiądz, prymicję swoje chciał odprawić. Ale trzeba było zacząć od domu, tak jak nasze obyczaje teraz. Więc w domu mama pani premier. I tak uśmiechał, kiedy on z nią kolada przed nimi, on ksiądz, nałożył ją na ręce, na głowę ręce z tym tradycyjnym ulicy błogosławieństwa. Rodzice synowi na drogę życia. A potem poszli w kierunku tego kościoła w Przecieszynie do Matki Boskiej Częstochowskiej i tam była msza święta. Msza prymicyjna. Na swoim obrazku prymicyjnym wypisał ksiądz Tymoteusz Szydło słowa świętego prawa z listu do Galatów. U wolności wyswobodził nas Chrystus. On sam to komentował, że chodziło o wolność prawdziwą, nie tyle polityczną, materialną, ile o wolność ducha. Tej wolności służy Kościół. I mówił, że największym zadaniem, jednym z większych wyzwań dla współczesnego księdza jest to, aby prowadzić ludzi do tej wolności, bo żyjemy dzisiaj w świecie, w którym zniewala się ludzi na poziomie duchowym i często sami pozwalamy się zniewalać duchowo. Służba Chrystusowi stawia przed zadaniem niesienia ludziom wolności, żeby odkrywali, że mogą być wolni w swoim sercu i mogą iść za Bogiem, jeżeli tylko tego chcą. Zapamiętaj, dziewczynko, dzisiaj wierzmowana. Zapamiętaj, chłopcze, dzisiaj wierzmowana. Cokolwiek cię spotka, to tak jak z prymasem Wyżyńskim było i z tymi innymi. Gdybyś się nawet znalazł w więzieniu, wolność od Boga wewnętrznie zachować możesz. A wiara Chrystusa temu dopomaga. A solidarność kościoła temu dopomaga. Jest w tym numerze Kościoła Niedzielnego bardzo fajny, przepraszam za słowo, treściwy tekst, mianowicie mama neoprezbitera Tymoteusza Szydły udzieliła wywiadu na tę okoliczność dla Gości Niedzielnych. Sądzę, że będzie wielkim pożytkiem posłuchać tego krótkiego wywiadu, tego tekstu, który tu został wydrukowany. Więc pierwsze pytanie, jak otrzymała poświęcenia syna w okolicach od dziennikarzy, to było takie pytanie. Jak pani przyjęła decyzję syna o wyborze kapłaństwa? Powtórzę pytanie. Jak pani przyjęła decyzję syna o wyborze kapłaństwa? Odpowiedziała tak. Powołanie tylko było dla mnie i mojego męża Edwarda zaskoczenia. Od dziecka syn był nieznany i wiedzieliśmy,
że służba liturgiczna jest dla Niego bardzo ważna. Ale nie przypuszczaliśmy, że w przyszłości wybierze seminarium duchowne. Jak wszyscy rodzice pragnęliśmy, aby jeden był szczęśliwy, żeby wygrał drogę, która spełni jego marzenia i dał drogą przyszłość. Kiedy powiedział nam, że wygrał seminarium, nie ukrywam, że pojawiły się obawy. To niełatwa droga. Pamiętam, że prosiłam wówczas tego Tadeusza, aby zastanowił się, czy najpierw nie powinien skończyć studiów na uniwersytecie, a dopiero potem pójść do seminarium. Wydawało mi się, że 19-letni chłopak nie jest jeszcze wystarczająco dojrzały, by podjąć tak odpowiedzialne decyzje. Namawiałam go, aby studiował filozofię, bo bardzo się do dziedziny interesował i miał sukcesy w olimpiadzie filozoficznej. Ale był zdecydowany i przekonany, że wybór, którego dokonał, jest tym, który przeznaczył mu. Teraz z perspektywy lat wiem, co to jest powołanie. Powołanie do małżeństwa. Następne pytanie. Czy czuje Pani Premier teraz, i co czuje Pani Premier teraz, kiedy już został syn kapłana? Odpowiedziała Pana. Wiem, że Ty będziesz szczęśliwy, a my z mężem i całą rodziną jesteśmy z Niego bardzo dumni. Czasami zastanawiałem się nad tym i wracam pamięcią do różnych wydarzeń z naszego życia rodzinnego. Z wczesnego dzieciństwa mojego syna. Oddajmuję coraz więcej znaków, które otrzymywaliśmy od Boga, a które być może wtedy nie dostrzegaliśmy. Ale jak widać, gdy jest prawdziwe powołanie, to opatrzność prowadzi prostą drogą, prosto do Niego. Teraz już wiem na pewno, że Pan Bóg wybrał sobie tego Tadeusza, a my musimy z całych sił wspierać go w jego pięknej, ale trudnej i odpowiedzialnej drodze. Mogę też powiedzieć, że dzięki tym Bogiem moja rodzina zbliżyła się do Boga. To dar, który otrzymaliśmy od Niego. Wiem, że to coś wyjątkowego. Cały czas zastanawiam się, czym na to zasłużyliśmy. I wiem, że musimy temu sprostać. Właśnie dla Niego, dla Tymoteusza naszego syna. Kolejne pytanie, wszystkich pytań cztery, mamy więc trzecie. Prawdopodobnie będziemy jedynym państwem, którego premier ma syna kapłana. Czy ten fakt ma jakiś wpływ na Pani pracę, relacje z ludźmi, z którymi ma Pani do czynienia? Odpowiedź Pani premier. Na pewno jestem jedynym premierem mającym syna księdza. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Rodzice kolegów mojego syna z seminarium wykonują różne zawody, mają różne zajęcia. Wśród nich jest premier polskiego rządu. Jestem taką samą mamą, jak mamy innych klerytów i księży. Dla moich synów jestem przecież po prostu i przede wszystkim matką. A Tymoteusz wygrałby powołanie bez względu na to, czym ja się obecnie zajmuję. I ostatnie pytanie. Czy doświadcza Pani jakiejś reakcji ze strony polityków lub mediów ze względu na kapłaństwo swojego syna? Odpowiadała Pani premier tak. Politycy raczej nie odnoszą się do tego, co robi mój syn. Bardzo miły jest spotkał mnie ze strony Pana premiera Wiktora Orbana z Węgier, który w ubiegłym roku poświęcenia diakonatu przesłał Tymoteuszowi specjalne list. Żona Pana premiera Orbana, katoliczka, z którą rozmawiałem dwa tygodnie temu, wzruszona, zapewniła mnie o modlitwie za mojego syna. To bardzo miłe i ważne gesty. Od bardzo ludzi i wielu ludzi środowisk odbiera sporo o zagrzeszliwości i zapewnienia o modlitwie, o wsparciu. Jestem niezmiernie wdzięczna tym wszystkim, którzy modlą się za Tymoteusza. A media, no cóż, reakcje są różne. Od sensacji po życzliwość, jak to w życiu publicznym. Dla mnie jest najważniejsze, by media uszanowały wartość naszej rodziny i Tymoteusza. Jest on skupiony na swoim powołaniu i pragnie dobrze odpowiedzialnie wypełniać. Tyle mam i tyle będzie z tego czasopisma udanego, cennego, głośnie ziemi. Należy to podsumować. Cieszę się,
że mamy nowy księżyc. Cieszmy się, że Pan opiekuje się Polską i opiekuje się także Kościołem w Polsce. Cieszmy się z tego wszystkiego. Spełnijmy życzenie Matki, księdza Tymoteusza, Pani Premier Beaty Szydło. I przynajmniej do czasu módlmy się za księży Bogiem i za Pantego Tymoteusza. Bo jak się dobrze domyślacie, jest tylu niegodziwych, tylu bezmyślnych także na naszej ziemi, którzy będą wykorzystywali każdą okazję, żeby mu nogę postawić i jej zrobić przykrość. Trzeba duchowo temu zapobiec. Trzeba koło tego chodzić, bo to nasza wspólna sprawa. Na zakończenie moja zachęta. Za rok, jak dobrze pójdzie, mówiła dawna piosenka, ten tutaj diakon Marcin też podejdzie w katedrze zamojskiej przed biskupa swojego i poprosi o święcenia do Pańskie. Chcielibyśmy, żeby wielu było tak. Być księdzem to zrobić prezent Panu Bogu i ludziom z własnego życia. Żeby to zrozumieć, to przypomnę wydarzenie z tamtych lat, prawie 40, kiedy dzisiaj święty Jan Paweł II wybrany został na papieża. I miał to wojsko przyjechać w 1979 roku. Nasz prałat, budowniczy tej świątyni, miał wtedy 39 lat, jak mi się powiedział. Wtedy właśnie to papież pierwszy raz przyjechał do Polski. Ludzie byli podnieceni, a w Krakowie to już tego. Kto by w Krakowie i przekazał się tam po starym mieście, to objęta, że całe miasto stare jest otoczone takim wieńcem zieleni. Mówią krakowianie, że to są planty. I ja kiedyś, kiedy w Bibliotece Agrońskiej parę dni szukałem materiału do swoich prac stępowych, to tam w innych chwilach wchodziłem, dzisiaj narzekają dzisiaj, że takie powietrze zepsute i tak dalej, tak już mnie nie zaprosiło. Na tych plantach, przed przyjazdem papieża Jana Pawła, jak mówię, w 1979 roku, dziennikarz pewien zatrzymał ludzi na wyrywki i pytał, stawił jedno pytanie. Co by Pani, gdyby papież stanął w tej chwili przed Panem, co by Pani ofiarowała Ojcu Świętemu Polakowi z Watykanu? Jakiś mężczyzna tak sobie przepięknie ubrany na co dzień też dostał to pytanie i mówi, ja jestem szewcem, ale myślę, że się papieżowi, który tak dużo wędruje, to buty dobre by się przydały. Więc jakby coś, może być pewny, że buty wędrowne ode mnie dostaną. Za chwilę kogoś innego wypatrzył ten dziennikarz i zapytał także, co by Pani ofiarowała papieżowi, gdyby się to znalazł. A mówi, ja jestem piosenkarką, ja bym pięknie mu zaśpiewała i jeszcze sama bym coś odłożyła, żeby niego był szczęśliwy i żeby swoją misję dobrze wypełnił. I tak było to z wieloma ludźmi, aż prawie biegiem na mnie taki właśnie ten oto Marcin Jadon. I tego też zatrzymał dziennikarz. Mówi, młody panie, co by pan papieżowi naszemu kochanemu ofiarował, gdyby to się stało? A mówi, ja już postanowiłem. Dziennikarz pomaga mu, no co, może jakaś książka, jakieś coś? Nie. Mówi, ja już postanowiłem. Niczego z rzeczy tego świata nie ofiaruję. Samego siebie. Już postanowiłem, idę do seminarium, będę księdzem i będę papieżowi w tym dobrym dziele naprawiania świata. Prezent z samego siebie. A to nauka świętego Jana Pawła II, że najpiękniejszym czynem i najpiękniejszym sensem życia to jest uczynić ze siebie prezent na pożytek innych. Oby takich prezentów, jak ci kapłani wczoraj wyświęceni w katedrze zamojskiej, jak ten Tymoteusz Szydło. Oby takich prezentów było jak najwięcej
ponieważ ludzie się gubią. I trzeba takie zagubienie nadawać. Po to Pan Jezus przyjął na świat. Po to zesłał Ducha Świętego, żeby takie zagubione doświadczyło. Robimy tak może, ale mało nas. I dlatego Boże, z tych młodzieńców dzisiaj też powiem, będzie jakiś ksiądz, a może z tych dziewczynek, które także właśnie wysyłają, jakaś siostra na fundamencie, przyda się. I w ogóle będzie chwała i ludziom pożytek, i nasze osobiste szczęście doczesne i wieczne. Amen. Powstańmy, będzie tu wygłodać poprzednie wejście. Drodzy kandydaci do biegowania, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie radiami, którą wyznaliście na Chrzcie Świętym, albo głowa się Rodzice i Chrzestni, wyznali razem z Kościołem w dniu waszego ślubu. Pytam zatem każdego z was, czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i słodniczych obietnic? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego naszego Pana, pełnionego zbawienie dziewicy, męczonego i pogrzebanego, który powstał z walki i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, którego możecie otrzymać sakramencie wierzbowania, tak jak apostoł mówił, otrzymali go w dniu pięćdziesiątnicy? Wierzę. Czy wierzysz w Święty Kościół Powszechny, obsłanie święte, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, które wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Najmniejszy prośby Boga Ojca Wszechmogącego, a w łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przebrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi ognitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który ogrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego, uwolniłeś się od grzechu. Ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im Ducha mądrości i rozumu, Ducha rady i męstwa, Ducha umiejętności i pobożności. Napełnij je Duchem bojaźni Twoje przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zostańcie tak, jak stoicie na miejscu, jak podejdę do każdego i dopełnimy najważniejszego obrzędu wierzchu. Thank you.
radością zwracajmy się do Boga Ojca z naszymi prośbami. Módlmy się za Kościół Chrystusowy i nas, i naszych pasterzy. Za pasterza naszej diecezji, księdza biskupa Bartiana, obecnego wśród nas biskupa Jana, pierwszego pasterza naszej diecezji. Polecajmy księdza arcybiskupa Wacława, który konsekrował tę świątynię i powołał naszą wspólnotę parafialną. Módlmy się za biskupa Mariusza, biskupa pomocniczego, aby wspierani łaską Bożą umacniali lud Boży w wierze, nadziei i miłości. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie. Które jest symbolem Chrystusa zmartwychwstałego, które rozprawia
dodaje sił wyznawaniu wiary nawet kosztem męczeństwa. Krzyżyki i różańce są darem od Boga i szkołą świętości, a także szczególnie w roku fatimskim uczą nas wszystkich prawdziwej i nieskończonej radości. Składamy dar materialny. Jak pierwsi chrześcijanie chcemy dzielić się tym, co mamy. Z dobroci serc naszych rodziców składamy dar ołtarza dla naszej wspólnoty parafialnej. Dary eucharystyczne, chleb i wino, by moc Ducha Świętego w sakramencie Eucharystii umocniła nas ciałem i krwią Chrystusa. Składając dary na ołtarzu, prośmy, aby i nasze życie było nieustannym dziękczynieniem i ofiarowaniem siebie Bogu. Zakładem godnego i
objęłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich swoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łas paschalny pragnął się wszystkie ludy na całej ziemi, również Król Aniołów i Zastępy Święty, śpiewają Bogu Twojej chwale, nieustannie je wołając. Święty, 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 Pan zastępów, lecz z nami nas i ziemia Twojej, osadna nas w obozie, błogosławiony, Ty ziemi marski, osadna nas w obozie. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście odchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć dalej na Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając chwałę i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął chleb i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Chrystusa z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się
gdyby się Boże, wdziela swojego pośrodnia, czy rozwodnych dar, zachowaj was, kurwą Bogda żyć, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Boga eucharystycznie przez Niego uświęcony, przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Księże biskupie, nasze serca przepełnia radość Boża. Zostaliśmy naznaczeni znamieniem Ducha Świętego i stajemy się dojrzałymi chrześcijanami. Odtąd mężnie i z odwagą bronić chcemy wiary. Najpierw pragniemy podziękować Bogu, Trójcy Jedynemu, za dary Ducha Świętego, za sakrament bierzmowania, który dziś otrzymaliśmy. Nasze słowa nie potrafią wyrazić, co czuje serce. Dlatego razem z Maryją wołamy: wielbi dusza moja Pana, uwielbi rzeczy, Boży jest, a Jego imię jest święte. Kochany księże biskupie, dziękujemy za ten wspaniały dzień, za wspólną Eucharystię, za modlitwę nad nami oraz za słowo, które skierowałeś do nas w imieniu Najwyższego Kapłana. Dziękujemy również Tobie, księże proboszczu, za włożony trud w przygotowanie nas do tego sakramentu. Naszą wdzięczność niech wypowie śpiew w skoli parafialnej. Thank you.
ale dobry Bóg miał inne plany. Staranie księdza budowa szybko i sprawnie posuwała się naprzód. Jednocześnie ksiądz dbał o każde szczegół świątyni, począwszy od granitowej posadzki, a skończywszy na drogocennym ołtarzu. W efekcie powstał wspaniały dom Boży. Pamiętamy radosną twarz księdza Prałata, jak zachęcał swoich parafian do odwiedzania nowego kościoła, jak zachwalał jego ocenę, jak chwalił się miłością i zbawieniem. Księże Prałacie, niech dobry Bóg nadal błogosławi, niech obdarza zdrowiem i obdarza życzliwością ludzką. Również drogi księże Romanie, proboszczu naszej wspólnoty, Bóg wiedział, co robi, tak skierował ścieżki życia księdza, że doprowadził cię tu do nas, do nowo powstałej parafii. Tylko ktoś tak obdarzony łaską Bożą mógł stworzyć nową wspólnotę, zwłaszcza, że została wyodrębniona z parafii Królowej Rozkocza. Ale wspaniała osobowość księdza wzbudzała zaufanie, powoli zaczęła rodzić się wspólnota. Coraz więcej ludzi zaczęło angażować się w życie parafii i uaktywniła się młodzież, powstała szkoła, rozpoczęła się budowa domu parafialnego. Parafia nabrała rumieńców, zaczęło się kwitnąć życie religijne. Mała wspólnota, a już tak dużo dokona. Dziękujemy Bogu, że strzegło nasze drogi, że od 10 lat możemy wspólnie czerpać siłę do pokonywania trudów codzienności. Dziękujemy za wspaniałe nauki, za doniosłe uroczystości religijne, za pielgrzymki, wycieczki, ogniska, spotkania, za wskazanie prawdziwej drogi naszej młodzieży. Niech dobry Bóg nadal błogosławi i daje zdrowie i siłę na kolejne lata. Dziękuję bardzo.
redaktor będzie śpiewać coś, tak? Zacytuję słowa Ojca Świętego. Myślałam, że dużo modląc się i dużo pracując dla zbawienia ludzi, spełniłem swoje powołanie. Ale gdy przyszło cierpienie, zrozumiałem, że oprócz modlitwy bardzo ważne przeżycie w dziele zbawienia jest cierpienie przeżywane z Jezusem Chrystusem. I w tym wymiarze ta parafia też spełnia swoją funkcję. Towarzyszę osobom cierpiącym. W tej świątyni prosi o łaski i wspólnotę domu, pomocy społecznej imienia świętej siostry Faustyny, jak też kuracjusze sanatorium rehabilitacyjnego, również uczestnicy ośrodka wsparcia. Może cierpienie naszych pacjentów podopiecznych będzie uzupełnieniem i dopełnieniem składanej Bogu chwały przez ludzi tej parafii, przez ich modlitwę i prośbę. Ekscelencjo, bardzo proszę przyjąć słowa podziękowania za wyrażenie zgody na budowę tej świątyni. My pamiętamy, jako pracownicy domu, że właśnie Jego Ekscelencja święciła ten plac budowy. Dziękujemy za błogosławieństwo. 10 lat funkcjonowania tej parafii wskazało, że rzeczywiście nasze serce w służbie drugiemu człowiekowi uwrażliwia się. Nasi podopieczni mogą korzystać ze wszystkich uroczystości liturgicznych. Tu mogą wymawiać swoje łaski. Serdecznie Bóg zabrać. Na ręce Jego Ekscelencji składamy słowa podziękowania dla księdza prałata Romana Marszalca. Drogi księże, my pamiętamy ten stres, te dni i te noce nieprzespane, bóle żołądka, jak ksiądz się trudził. Bardzo dziękujemy. Dla nas, dla pracowników domu, jest to bardzo, bardzo ważne zadanie, że nasi mieszkańcy mogą łączyć się z tą parafią, być w centrum życia. Nie są marginalizowani i z tego miejsca serdecznie dziękujemy. Dziękujemy księdzu proboszczowi Romanowi Sawicowi, że tak pięknie łączy serca i formuje tych osób niepełnosprawnych, że codziennie jest częścią ich cierpienia, że towarzyszy im poprzez codzienną modlitwę i mszę świętą. Dziękujemy za wszystkich kapłanów, którzy tu służą księdzu Bartkowi, za ich życzliwość i ciepło, jakie wnoszą w naszym domu, jak również sanatorium. Wielkie szczęście Boże. Ekscelencjo księże biskupie, czcigodny prałacie, czcigodny proboszczu, szanowni czcigodni księża, celebrytości i stanowisk tutaj zgromadzeni, jubileusze to czas spotkań, to czas refleksji, to czas podsumowań, to czas snucia planów na przyszłość. My jako samorząd powiatu zamojskiego, gmin, parafii, byłej Krasnodar, ale już dwóch parafii składamy najserdeczniejsze życzenia. Popatrząc w przeszłość, trzeba powiedzieć tak. Ksiądz prałat Marszalac, wspaniała inicjatywa, wspaniałe przedsięwzięcie, wspaniały człowiek, architekt, który dokonał prawdziwego cudu. Jest piękna świątynia. Jest 10 lat. Powstała nowa wspólnota
parafialna. Dlatego też w imieniu samorządu na ręce księdza prałata składamy słowa szczególne do podziękowania za tą wielką pracę, za ten wielki trud, tak jak już poprzedniczka powiedziała, nieprzespane noce i wiele, wiele spraw, które trzeba było załatwić. Księże proboszcz to wspaniały proboszcz, pierwszy proboszcz tejże parafii. Ale jak tą wspaniałą wspólnotę ujął za te słyszenia, wspaniałe inicjatywy, za ten przepiękny dom parafialny i za to, że udało nam się zbudować piękną wspólnotę. Księdze, biskupie, za to wspaniałe inicjatywy, to błogosławienie tej inicjatywy, że tutaj, na tym miejscu powstanie piękna świątynia. Za akceptację, za obecność. A my, samorządowcy, staramy się też tutaj uczestniczyć i współpracować i poprawiać tą infrastrukturę. Tak myśli się przyszła dziś w tej świątyni, jak byliśmy na poświęceniu, ale w Łaguniach i rozmawialiśmy o problemie drogi 849 z Zamościa do Krasnodaru przy obecności marszałka. A ekscelencja, ja będę się modlił. I ekscelencja jest. Jest wspaniała droga. Powstaje następna. Powstaje następna. Powstanie za rok Kalinowice w kierunku Krasnodaru tuż. Dlatego też ta infrastruktura się ubogaca. Wszystkiego dobrego i myślę, że samorządowcy są wśród społeczeństwa i parafii, żeby wspólnie łączyć wspaniałe inicjatywy i potrzeby duchowne. Proszę przyjąć słowa zarzutu i uznania, słowa pisanych. Proszę panie burmistrzu, dla księdza biskupa. Nieraz jeszcze jest, tak patrzę na tego.
rozumiecie, o co chodzi. To są takie subtelne rzeczy. Tak, ja opowiadałem wiele razy o tych różnych wykrzykach. Nawet kiedyś z kolegami z tego poświęceń. Na czwartym roku przyszliśmy pieszo tutaj i paradoksalnie ja tylko do przystanku, na podzaku, bo musiałem wracać do domu, bo była praca. To się pożegnaliśmy. Ale też w tym roku, kiedy otrzymałem nominację, byłem z gimnazjalistami. Nie ja organizowałem tę pielgrzymkę, tylko poszukiwałem. I powiedziałem takie bardzo swobodne, bo to było zamknięte grono kazanie przed Panią Bożą. Zakończyłem takie świadectwo, chciałem dać. I powiedziałem, ja mam z nią swoje porachunki. I powiem jeszcze coś. I wracaliśmy, na kierowca pokazał na ten kościół, mówił, tu ma być parafia. Serce Jezusa, Syna Ojca.
Serce Jezusa przybytku najwyższego. Serce Jezusa w domie Bożym, bramo niebios. Serce Jezusa korejące ognisko miłości. Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnicą. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne. Serce Jezusa wstąd wszelkich bezdenna głębino. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa król i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymani. Serce Jezusa, to wieczne upragnienie świata. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa, ze żywością napełnione. Serce Jezusa, na nieprawości naszych sarte. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa, uczniom przebite. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa, pokój i pojednanie nasze. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie. Serce Jezusa, nadzieja w Tobie umierających. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata. Jezu cichy i pokornego serca. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najbliższego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy rzeczą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Witaj, Jezu, Synu Maryi.
zapowiadać dzieło swojego miłosierdzia, abyś nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoc przez Chrystusa Pana naszego. Yeah.